Witam na kanale Dzieciaki Testują. Zapraszam na recenzję książki Wojna Cukierkowa, tom drugi, Awantura w salonie gier od wydawnictwa Wilga. Książka za chwil kilka będzie mieć swą premierę. Jest to drugi tom serii autorstwa Brandona Moola, którego to autora doskonale znamy z Baśnioboru czy ze Smoczej Straży. Zobaczcie, jakiego rozmiaru jest ta książka. Nie mamy w środku ilustracji, jest tu bardzo dużo przygód do czytania, ale powiem Wam, że książkę czyta się ekspresowo, strasznie wciąga, przynajmniej nas niesamowicie wciągnęła fabuła. Jest to drugi tom Wojny Cukierkowej. Bohaterowie, rok po wydarzeniach z poprzedniej książki, wiodą sobie beztroskie życie. Można powiedzieć, nic takiego się nie dzieje. Zła czarodziejka z poprzedniego tomu zmieniła się w rówieśniczkę naszych bohaterów i zaraz potem straciła pamięć, więc wiodą sobie razem z nią życie, można powiedzieć, całkiem normalne. Ona tutaj nazywa się Lindy. No ale brat tej czarodziejki, który też jest czarodziejem, ma salon gier. Otwiera salon gier, gdzie wszystkie dzieci chcą zbierać pieczątki. One tam są wymieniane później na jakieś niesamowite nagrody. No i nasi bohaterowie tutaj będą mieć pewną misję do wykonania, aby odnaleźć tutaj pewne osoby. Muszą zdobyć wszystkie pieczątki, poznać plany właściciela tego właśnie nietypowego salonu gier. No dzieje się tu naprawdę bardzo dużo różnych przygód nasi bohaterowie znowu przeżyją. Przyjemnie się czyta Wojnę Cukierkową. Magiczny, niesamowity świat, gdzie ta granica między tą magią a tym realnym światem tych dzieci się zaciera. Zresztą sami musicie przeczytać, żeby zobaczyć, jak fajny klimat ma ta seria. Oczywiście zaczynając od tomu pierwszego, tutaj na górze będzie link do filmu o tomie pierwszym, także też tam zajrzyjcie, obejrzyjcie. No, wnętrza książki za bardzo nie ma co oglądać, bo tutaj mamy sam tekst, jak już wspomniałam. Ale jest to bardzo fajny, bardzo ciekawy, wciągający tekst i zdecydowanie warto zagłębić się w treść i przeczytać Wojnę Cukierkową. Dziękuję za uwagę. Zachęcam oczywiście do subskrybowania naszego kanału, jeżeli jeszcze tego nie robicie, aby być zawsze na bieżąco ze wszystkimi filmami. Do usłyszenia w kolejnych recenzjach.